teraz przechodzimy do kolejnego paragrafu rozporządzenia, który wskazuje, że w toku badania restrukturyzacji organy podatkowe powinny uwzględnić przyczyny gospodarcze dokonania restrukturyzacji działalności, oczekiwane korzyści z restrukturyzacji, w tym efekt synergii, a także opcje realistyczne dla podmiotów powiązanych uczestniczących w restrukturyzacji. I tutaj chciałyśmy zwrócić uwagę w szczególności na dwa istotne elementy restrukturyzacji, które powinny być analizowane przez organy podatkowe, a mianowicie przyczyny restrukturyzacji, a także opcje realistycznie dostępne. Jak wynika z naszej praktyki, istnieje wiele przyczyn restrukturyzacji. Często jest to chęć centralizacji zarządzania na przykład funkcjami produkcyjnymi, funkcjami badawczo-rozwojowymi czy dystrybucyjnymi. Grupy kapitałowe często właśnie tworzą takie centra usług wspólnych, do których przenoszone są funkcje. Są one centralizowane, aby w jak największym stopniu zapewnić maksymalizację rentowności grupy kapitałowej, a także aby sprostać konkurencji na rynku i zapewnić klientom efektywne, dobrej jakości produkty po niskich cenach. Z tego względu także restrukturyzacje budzą zainteresowanie organów podatkowych. W związku z tym organy podatkowe powinny analizować przyczyny restrukturyzacji, które spowodowały, że podmioty powiązane chciały zaangażować się w taką restrukturyzację. Organy podatkowe powinny przeanalizować, czy niezależne podmioty, biorąc pod uwagę właśnie przyczyny restrukturyzacji, zaangażowałyby się w taką restrukturyzację. W szczególności, czy korzyści, które będą wynikały dla tych podmiotów po przeprowadzeniu restrukturyzacji, spowodowałyby, że niezależne podmioty także podjęłyby taką decyzję, aby w tą restrukturyzację się zaangażować. Organy podatkowe powinny także przeanalizować opcje realistycznie dostępne dla podmiotów angażujących się w restrukturyzację. Jak tutaj wspomniałyśmy, oprócz restrukturyzacji często podmioty mają inne opcje wyboru modyfikacji prowadzonej działalności gospodarczej. Zaangażowanie w restrukturyzację będzie wtedy zasadne, jeżeli restrukturyzacja będzie korzystną opcją dla podmiotów i przyniesie im potencjalne możliwości wzrostu zysku. W przypadku, gdy istnieją inne opcje, także korzystne dla podatników, organy podatkowe powinny się zastanowić, czy w tym przypadku niezależne podmioty także zdecydowałyby się na zaangażowanie w restrukturyzację, czy jednak zaangażowałyby się w inną opcję, która byłaby dla nich dostępna. Paragraf czwarty rozporządzenia wskazuje, że organy podatkowe i organy kontroli skarbowej uznają prawidłowość przypisania podmiotowi powiązanemu ekonomicznie istotnego ryzyka wyłącznie wtedy, jeżeli zostanie wykazana zdolność podmiotu do podejmowania decyzji w zakresie zarządzania tym ryzykiem lub zdolność finansowa do poniesienia obciążeń w przypadku materializacji tego ryzyka. Należy wskazać, że zarówno polskie rozporządzenie, jak także wytyczne OECD wskazują na istotne znaczenie przenoszonych ryzyk pomiędzy podmiotami powiązanymi i wskazują także, że tylko w niektórych przypadkach to przeniesienie ryzyk będzie nam kreowało restrukturyzację. Organy podatkowe powinny dokonać oceny skutków przeniesienia ryzyk pomiędzy podmiotami powiązanymi na podstawie umów zawartych pomiędzy tymi podmiotami, faktycznego postępowania podmiotów, a także zgodności przypisania ryzyk w transakcji z zasadą ceny rynkowej. I tutaj dodatkowo wytyczne wskazują nam, że ryzyko powinno zostać przypisane podmiotowi, który zarządza tym ryzykiem, a także podmiotowi, który posiada zdolność finansową do poniesienia obciążeń w przypadku materializacji tego ryzyka. Konsekwencją przypisania danego ryzyka do podmiotu jest ponoszenie kosztów przez ten podmiot związanych z zarządzaniem tym ryzykiem, zabezpieczeniem się przed tym ryzykiem, ponoszenie kosztów materializacji ryzyka, a także zwiększone oczekiwanie co do wysokości wynagrodzenia w związku z ponoszonym ryzykiem. Wszystkie te elementy powinny zostać uwzględnione w ramach przeprowadzanej analizy restrukturyzacji oraz oceny jej z punktu widzenia zgodności z zasadą ceny rynkowej.
Ostatni paragraf rozporządzenia odnosi się do tak zwanego exit paymentu, czyli wynagrodzenia, które potencjalnie może zostać wypłacone podmiotom biorącym udział w restrukturyzacji z tytułu przenoszonych istotnie funkcji, aktywów lub ryzyk. Paragraf 5 wskazuje, że organy podatkowe i organy kontroli skarbowej sprawdzają prawidłowość ustalenia prawa do wynagrodzenia podmiotu powiązanego oraz wartości wynagrodzenia podmiotu powiązanego w przypadku restrukturyzacji działalności, biorąc pod uwagę w szczególności opcje realistycznie dostępne dla podmiotów uczestniczących w ramach tej restrukturyzacji. Jak już wskazałyśmy, w ramach restrukturyzacji może dojść do przeniesienia zarówno aktywów niematerialnych, jak również aktywów materialnych. Może także dojść do przeniesienia funkcji bądź ryzyk. W przypadku, gdy przenoszone funkcje, aktywa i ryzyka są istotne, może powstać konieczność wypłaty dodatkowego wynagrodzenia z tytułu przeniesienia tych funkcji, aktywów lub ryzyk. Z tego względu podmioty powiązane powinny dokonać oceny, czy przeniesienie czegoś posiadającego wartość lub przeniesienie czegoś posiadającego wartość w ramach restrukturyzacji powinno wiązać się z koniecznością ustalenia takiego dodatkowego wynagrodzenia. Więcej na ten temat powiemy jeszcze Państwu na przykładzie wyroków, które będą omówione w dalszej części prezentacji. Zanim przejdziemy do kolejnego slajdu, to jeszcze chciałam podsumować krótko to, co w tej chwili Asia powiedziała, bo tak naprawdę faktycznie te wyjaśnienia pojawiły się ostatnio na stronie Ministerstwa Finansów i faktycznie adresują one tak naprawdę, tudzież rozszerzają przepisy w zakresie restrukturyzacji, które zostały wprowadzone w rozporządzeniu o cenach transferowych. I jak Państwo pewnie dobrze wiedzą, rozporządzenie o cenach transferowych jest adresowane głównie do organów podatkowych. Natomiast oczywiście podatnicy, którzy mają do czynienia z restrukturyzacją, chcą taką restrukturyzację przeprowadzić albo ją już przeprowadzili, mogą na tych wyjaśnieniach tudzież wytycznych Ministerstwa Finansów też bazować, ażeby zorientować się, jak powinni udokumentować przeprowadzoną restrukturyzację, tudzież jak przeprowadzić tą restrukturyzację, tak aby zaadresować wszystkie te elementy, które potencjalnie mogą być kontrolowane przez organy podatkowe. Dodatkowy komentarz z naszej strony, który też widnieje na stronie Ministerstwa Finansów, to jest to, że tak naprawdę te wyjaśnienia ministerstwa nie są niczym nowym, bo de facto bazują one dosyć mocno na wytycznych OECD, które też w tym zakresie zostały opublikowane w 2010 roku. Więc de facto na rozdziale 9 wytycznych OECD mówiącym o restrukturyzacji. Żeby podkreślić jeszcze fakt tak naprawdę tego, że w najbliższym czasie możemy się spodziewać coraz większej ilości kontroli transakcji restrukturyzacyjnych, chcemy też Państwu przedstawić krótkie podsumowanie wytycznych Ministerstwa dla Urzędów Skarbowych, które zostały wydane w zeszłym roku. Mianowicie Ministerstwo Finansów wyraźnie wskazuje urzędom skarbowym, że mogą one kontrolować restrukturyzacje biznesowe i w ramach takich kontroli będą de facto badać te wszystkie elementy, które przed chwilą Asia zaadresowała, czyli te wszystkie elementy, które są wskazane w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów. I teraz chciałybyśmy tak naprawdę przejść do tej praktycznej części naszej prezentacji, gdzie chcemy pokazać Państwu nasze doświadczenia i omówić przypadki, w których my byłyśmy zaangażowane, jeżeli chodzi o restrukturyzacje biznesowe. Więc może w pierwszej kolejności przejdziemy przez to, jak de facto wygląda restrukturyzacja, jak powinna wyglądać restrukturyzacja krok po kroku i na jakie elementy powinni Państwo zwrócić uwagę przeprowadzając taką restrukturyzację, a później przygotowując do niej dokumentację podatkową. Więc pierwszym krokiem, który faktycznie trzeba zaadresować, to jest analiza funkcjonalna spółek uczestniczących w restrukturyzacji przed samą restrukturyzacją i po tym zdarzeniu. Co tutaj mamy na myśli tak naprawdę? Tutaj w tym kroku należy się zastanowić, czy zaangażowanie stron
obu stron, przed i po restrukturyzacji, się zmieniło. Czyli na przykład biorąc sobie jako przykład spółkę dystrybucyjną, która przed restrukturyzacją pełni pełne funkcje dystrybucyjne, czyli jest odpowiedzialna za rozwój rynku, za sprzedaż, za dystrybucję towarów do klienta, za działania marketingowe, za zwiększanie sprzedaży i tak naprawdę promowanie produktów na rynku. Po restrukturyzacji przykładowej może stać się dystrybutorem o ograniczonym ryzyku, który de facto nie ma żadnego wpływu na to, ani jakie dystrybuuje produkty, ani do jakich klientów, bo te funkcje mogą być przeniesione do na przykład spółki centralnej. Tak samo funkcja marketingowa też może być przeniesiona do innego podmiotu i w tym zakresie nasza przykładowa spółka dystrybucyjna ma też pełni tylko jedynie ograniczone działania. Pewnie taka restrukturyzacja będzie wtedy skutkować tym, że takiej spółki dystrybucyjnej zyskowność zostanie ograniczona do pewnego minimum zapewniającego jej rynkowy zwrot na działaniach, które realizuje. I w tym momencie widzimy, że spółka taka traci potencjał zysku, który miała wcześniej, na rzecz spółki drugiej przejmującej te funkcje, tak? Więc należy tutaj się zastanowić, czy faktycznie te funkcje przed i po restrukturyzacją są dokładnie takie same, a jeżeli nie, to przechodzimy do dalszego kroku, czyli tak naprawdę do określenia tego, co było przedmiotem takiej restrukturyzacji, czyli co było przedmiotem takiego transferu, który skutkowało zmianą profilu funkcjonalnego obydwu stron. Więc w kroku drugim tak naprawdę analizy restrukturyzacji musimy się zastanowić po pierwsze faktycznie, co było przedmiotem transferu i po drugie, jeżeli to były funkcje aktywa i ryzyka, to czy spółka, która przejmuje te funkcje aktywa ryzyka, ma zdolność do ich zarządzania i finansowania. Czyli jeżeli na przykład spółka przejmująca w naszym przypadku przejmie rolę związaną z marketingiem, związaną z promocją produktów na rynku, to pytanie jest, czy ta spółka ma odpowiednie zasoby do realizacji tej funkcji, czyli czy ma odpowiednich ludzi, czy ma odpowiednie doświadczenia, aby tą funkcję realizować i czy ma odpowiednie środki finansowe, aby tą funkcję realizować, a w efekcie, w przypadku, gdyby taka kampania marketingowa prowadzona przez tą spółkę nie odniosła sukcesu, czy ma zdolności finansowe, żeby liczyć się z tym, że może ponieść stratę z tego tytułu, ponieważ jej funkcja przed nią realizowana nie przełożyła się na dodatkowy potencjał zysku. Więc tak naprawdę trzeba zastanowić się nad wszystkimi tymi okolicznościami, które mogą być transferowane pomiędzy jedną spółką a drugą, nawet jeżeli nie będą to materialne aktywa czy materialne funkcje, które na pierwszy rzut oka wydawałyby się oczywiste. W tym punkcie też możemy się zastanowić nad transferem ludzi, którzy Państwo wskazali też jako jeden z głównych czynników mogących zajść u Państwa w spółkach. A mianowicie, jeżeli transferujemy pracowników z jednej spółki do drugiej i jest to transfer stały, to trzeba się zastanowić tak naprawdę, czy razem z tymi pracownikami transferujemy jakąś wiedzę, jakieś doświadczenia, jakiś potencjał, który był wytworzony w naszej spółce, a w tym momencie przechodzi do drugiej spółki i w tej drugiej spółce będzie generował zysk. Bo tylko w takim przypadku, kiedy transferujemy faktycznie doświadczonych, wartościowych pracowników, tylko w takim przypadku możemy mówić, że restrukturyzacja miała miejsce i ta restrukturyzacja faktycznie powinna być w jakiś sposób wynagrodzona. Kolejnym krokiem, który tak naprawdę możemy zaadresować w procesie restrukturyzacji, to jest de facto zastanowienie się, czy ta restrukturyzacja ma sens biznesowy, sens ekonomiczny dla obydwu stron. A adresując to pytanie, musimy się zastanowić, czy dwie niezależne spółki faktycznie zgodziłyby się na taki transfer. Odwołując się znowu do naszego przykładu, czyli przetransferowaniu części funkcji dystrybucyjnych, marketingowych z jednej spółki do drugiej, możemy się zastanowić, czy dwa niezależne podmioty zgodziłyby się na taki transfer. Bo z jednej strony faktycznie przez ten transfer możemy stracić spory potencjał zysku, i spory wpływ na to, w jaki sposób będzie wyglądać nasza funkcja dystrybucyjna na rynku, ale z drugiej strony zapewniamy sobie pewien stabilny zysk na tej ograniczonej funkcji, którą będziemy pełnić po restrukturyzacji. Więc pytanie, czy niezależne podmioty też zgodziłyby się na taki transfer,
I drugie pytanie, czy tak naprawdę istniałaby inna możliwość dla tych spółek, aby tej restrukturyzacji w ogóle nie przeprowadzać? I tutaj znowu trzeba też tak naprawdę zaadresować kwestię korzyści, jakie obie strony transakcji mogą ponieść, tak? Czyli z jednej strony faktycznie może utrata potencjału dodatkowego zysku, ale z drugiej strony zagwarantowanie sobie pewnej stabilności na rynku. I w sytuacji, kiedy mamy na przykład do czynienia z rynkiem, dla którego sprzedajemy produkty, które na tym rynku nie są bardzo popularne i gdzie istnieje ryzyko, że nasza dystrybucja i nasz potencjał sprzedażowy nie będzie się rozwijać, może dla takiej spółki oddającej te funkcje dodatkowe faktycznie korzystniejszą opcją jest zagwarantowanie sobie stabilnego zysku na rzecz oddania tych funkcji, które mogą jej wcale tego potencjału rozwoju nie gwarantować. I ostatnim krokiem, który tak naprawdę powinien być zaadresowany w analizie restrukturyzacji, jest zastanowienie się, czy za taką restrukturyzacją powinno pójść jakieś wynagrodzenie. Jeżeli tak, to w jakiej wysokości powinno być one należne? Najczęściej, analizując taką restrukturyzację, musimy się zastanowić właśnie nad tym, tą potencjalną utratą zysku spółki, która oddaje pewne aktywa, czy funkcje, czy ryzyka. Jeżeli stwierdzamy, że taka utrata potencjału zysku jest, faktycznie występuje, to wtedy można się zastanowić, czy faktycznie w tym momencie wynagrodzenie powinno być wypłacone. Więc tak naprawdę to są kroki, nad którymi się trzeba za każdym razem zastanawiać, przeprowadzając taką restrukturyzację, i najlepiej te kroki zaadresować w dokumentacji opisującej restrukturyzację, aby być jak najlepiej przygotowanym do kontroli podatkowej.